123. odcinek podcastu jest y, takim odcinkiem specjalnym, bo powiedziałem sobie, że będę komentował również wydarzenia y, chwili z chwili obecnej, jakieś takie na czasie. Y, no i tak też chciałem zrobić, bo, y, bo inny plan tutaj na odcinek był, pozmieniało się, y, ale, ale chciałbym bardzo się podzielić y, takimi moimi E, takim komentarzom, obserwacją na, na, pewien, na pewien wpis, filmik. Ja tutaj też ten filmik e, e, nie będę linkował, natomiast powiem dokładnie, kogo autorstwa, no, o czym to było, natomiast żebyś, żeby każdy i każda z Was, którzy, którzy tego przesłuchacie, żebyście po prostu usłyszeli, e, co, co autor e, miał do powiedzenia i. I co ja o tym myślę, bo tutaj zostało naruszone takie coś, coś bardzo ważnego. Człowiek, który jest trenerem, zawodnikiem Fame MMA, bodybuilderem IFBB Pro i ma tam osiągnięcia. mowa tutaj o Piotrze Bestii Piechowiaku. Piotr Bestia piecho, Piechowiak. Instagramer, influencer, Fame MMA zawodnik, wielki gość, prawda? Mięśnie, silna fasada, no i, no i nic poza tym. Ale ma wpływ, ma influencing, prawda? I, e, i zaczęło się od, od tego, że, e, że wrzucił taki, taki filmik, takie zdjęcie połączone z filmikiem o, o tym, że, że e, denerwuje go to, że faceci mają depresję, że wymyślają sobie depresję. I ja oczywiście puszczę ten filmik, żebyście mogli e, go przesłuchać dla siebie. Udostępniam coś, co jest dostępne i tak na jego profilu, więc można sobie wejść i zobaczyć. Wielu osób ze, ze środowiska, psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie, właśnie zaczęli to udostępniać. Dostał też pod tym zdjęciem wiele komentarzy, o których też później powiem. No i widać, że ten człowiek po prostu nie, nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że, że zrobił gówno burzę może o to mu chodziło, właśnie, jeszcze tytułując swój post. Nie zamieniaj się w babę. To, to jest w ogóle niesamowite, co, co napisał. Natomiast no, to chciałbym skomentować w tym odcinku. Będzie o depresji, będzie o głupocie ludzkiej, będzie o wydawaniu e, takich właśnie jakichś os osądów w, w, na bazie swoich przekonań, nic nie poparte nauką, wiedzą, e, tylko swoim własnym dziwnym doświadczeniem. Jeszcze przytoczę coś bardzo ciekawego, co, co napisał w komentarzu, e, czy w odpowiedzi do komentarza do jednej osoby bo to pokazuje, że ten człowiek po prostu jest hipokrytą. E, więc nie wiem, czy po prostu chciał wywołać fame, nie wiadomo o co chodzi. Bardzo mnie boli to, że ten człowiek ma prawie 200 tysięcy obserwujących na przykład na Instagramie e, i, i przez co e, na przykład pod tym zdjęciem dostał 4,5 tysiąca serduszek. To jest w ogóle ze wszystkich postów, które tam patrzę teraz z ostatnich. E, Okej, okay, na fame MMA z jakimś tam innym e, gorylem dostał prawie 7 000, ale generalnie no to, no, to, no to mu to podbiło chyba dobrze fame, 138 komentarzy, no tyle chyba na żadnym zdjęciu nie dostał, nawet z tym, z tym gorylem na zdjęciu, więc ja myślę, że, że, że być może też o to mu chodziło, bo tam bo tam widziałem, że w odpowiedzi nawet na jakieś komentarze pisał do tego, że a, ale zobacz jaki fame mam teraz, czy coś takiego, no chore, to jest niesamowicie. No ale nic. To też jest mój podcast, właśnie, czyli mówienie o sprawach bieżących. To jest 123 odcinek, jeszcze nie wiem, jak go zatytułuję. Być może, być może nie ma depresji, albo nie wiem. Depresja? Znak zapytania, bierz używki, prawda? Bo tutaj o to głównie chodziło. Um, więc e, witam Cię w moim podcaście. Te odcinki nie wyglądają tak jak ten dzisiejszy, bo tutaj też taki pewnie bardziej emocjonalny odcinek, dlatego że, że mnie zależy na tym środowisku, um, na, na środowisku psychologicznym, na środowisku sportowym, a na przykład taki człowiek dla mnie, mimo że być może nie ma potencjalnie moich odbiorców, ale, ale no kurczę, 4500 serduszek pod takim zdjęciem. No to to jest chore dla mnie. Ja naprawdę zastanawiam się, kto mu to serduszko dał. Chyba, że. To Taką mam nadzieję, że ktoś, kto wszedł na to, zobaczył zdjęcie i nie przesunął dalej do, jego, do tego filmiku, do tego jego wielkiego wyznania, no to być może, że, że ktoś mu dał serduszko po prostu za to zdjęcie, jak napina bicepsy, prawda, i, i, i klatę, i rozwija swoje, ym, swoje skrzydła z pleców, no to chyba, że za to dostał te lajki. Mam nadzieję, bo, bo byłoby mi bardzo przykro i bardzo źle, jeżeli dostałby te, ym, te słowa, te lajki serduszka jako słowa wsparcia do swoich słów i do komentarza, który napisał. Pod tym zdjęciem. Natomiast ja jestem psychologiem ze specjalizacją psychologii sportu, kryzysu, zmiany i jestem również czynnym sportowcem. Prowadzę ten podcast i staram się właśnie szerzyć dobrą, rzetelną wiedzę psychologiczną. Najbardziej boli mnie to, gdy ktoś taki jak ten człowiek, czyli Piotr, bestia, piechowiak, po prostu robi sobie jaja z czegoś bardzo poważnego, czym jest depresja, i potem odniosę się jeszcze do do bardzo fajnej odpowiedzi doktor Herman, psycho, psychoterapeutki, psychiatry, która świetnie naprawdę opisała w odpowiedzi merytorycznie na to, jak powinniśmy patrzeć na choćby właśnie to, co ten człowiek napisał. Więc może rozpocznijmy od tego, że ja po prostu przystawię telefon, puszczę to, co ten człowiek powiedział, żebyście mieli po, poczucie i jakby pewność tego, o co mi tutaj chodzi. Więc ja przesuwam teraz do filmiku pana Piechowiaka i posłuchajmy sobie razem. Chciałem poruszyć pewien temat, który mnie irytuje. Depresja u facetów. Jaką wy kurwa macie depresję? Wy się czujecie chujowo, płakać wam się chce, siedzicie przed telewizorem, jesteście kurwa zawieszeni jak kurwa bolka trampki, kurwa w szatni od x lat. Wy nie macie żadnej kurwa depresji. Nie potrzebujecie od psychiatry, kurwa leków. Wy potrzebujecie iść, kurwa pobrać krew, zbadać swój własny testosteron, to jest po pierwsze, i sprawy hormonalne. I uwierzcie mi, jeżeli zrobicie badania, to albo wbijacie w dupę teścia i zaczynajcie normalnie funkcjonować, albo ci, którzy wbijają teścia, muszą unormować swoje sprawy hormonalne. I będziecie żyli, będziecie się uśmiechali, a nie będziecie, kurwa, zawieszeni i będziecie. Winę zganiali, jaka jest pogoda, jaka jest to, jaka jest tamto. Nie, po prostu, naprawdę, żeby być facetem, to trzeba nim być, a nie z faceta zmieniać się, kurwa, w babę. Chciałem poruszyć pewien... No i właśnie, e, może już sam dla siebie wyciągnąłeś lub wyciągnęłaś jakieś wnioski, natomiast e, e, faceci, którzy zmieniają się w baby, w ogóle te słowa na koniec, o mój Boże, jejku, jak ja po prostu... E, prawdziwy mężczyzna w swoim postrzeganiu, prawda, e, postanowił udzielić, Piechowiak posta, postanowił udzielić rad mężczyznom, którzy zmagają się z depresją, prawda, bo irytuje go to, e, że e, faceci chorują na depresję. E, i, i, I oczywiście, no... Wiecie, jakby, no... Okej, okay, powolutku Bardzo mi się podobał komentarz Bartka, Bartka Fetysza, który, który właśnie Skomentował to w taki sposób Drogi Piotrze, rozumiem, że na klatę możesz przyjąć 1600-1900 Natomiast przyjmij Ważącą gram radę Depresja to choroba, my w depresji nie leżymy sobie Na kanapie z wyboru Nie jesteśmy zawieszeni jak bolka trampki Tak jak to powiedział, od 10 lat Bo mamy na to ochotę Zrobiłeś kursy, jak jakie żeby, żeby Chorym ludziom naprawić systemy nerwowe Testosteron, który zawyżony odpowiada m.in. Załysienie, mamy wreszcie jakiś punkt wspólny. No to akurat wjechał mu, dlatego że, że... Pan jakie jest łysy. E, czy przekażesz mi jeszcze jakieś złote rady? Może wyjaśnić, co to znaczy zamieniać się w babę. No i sorry, stary, ale ostatnią rzeczą, którą w depresji chciałbym robić, to wbijać w dupę teścia, ale każdy ma jakiś fetysz, nie? E, no e, i teraz e, do rzeczy, bo, bo tak jak e, właśnie po, powiedziałem wcześniej, e, chodzi, chodzi też między innymi właśnie o ten, o ten post, e, który... Okej, okay, tutaj się to pojawiło. Um, i, i, I to nie jest lekarz, prawda? To, to jest e, zupełnie niemerytoryczny komentarz, jak słyszeliście zresztą, prawda? Że jego to denerwuje, że faceci mają, e, mówią o jakiejś depresji, prawda? Że denerwuje go to, co, e, co e, nie wiem, może środowisko robi, nie wiem, co mu jeszcze nie pasuje, prawda? Natomiast, jakby, jedną z, jedną z rzeczy, którą warto tutaj wspomnieć, i tutaj bardzo już ja chciałbym, e, chciałbym merytorycznie na to, na to odpowiedzieć, bo. E, bo, bo jego komentarz, e, znaczy jego, przepraszam, tytuł tego zdjęcia to jest Mam odwagę marzyć i ciężką pracą e, spełniać swoje marzenia. Okej, okay, uwaga, bardzo ciekawa rzecz. E, pan Piotr Piechowiak usunął filmik z tego co widzę. E, jeżeli mi się dobrze wydaje, tak, od, od siebie z profilu, o ile to oczywiście nie była tylko Insta Stories, bo ja to chyba wcześniej widziałem tylko i wyłącznie w Insta e, Stories, ale pomijam już to bo, to, bo to jest jakby troszkę mniej znaczące. E, ważne jest. E, Ważne jest to, w jaki sposób powinniśmy do tego, do tego podejść. Czyli zacznijmy od tego, że ktoś, kto nie ma pojęcia za bardzo, na to wygląda o psychologii, o terapii, o psychiatrii, o tym, jak działają leki anty, antydepresyjne, nie powinien się na takie tematy wypowiadać. Ja nie wchodzę w tematy kulturystyczne, nie wchodzę w, te, w tematy IFBB Pro, ani nie mówię o tym, jak zostać świetnym zawodnikiem Fame MMA i dlaczego. Jak ktoś robi tak czy, czy inaczej, to jest, nie wiem, pizdą, prawda, bo, 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 bo robi to źle. Ja nie wchodzę w sfery i tematy, których, których nie, nie zna, na, na których się nie znam, w których nie jestem merytoryczny, w których nie mam wiedzy. Szanuję środowisko, w którym są ci ludzie, bo to jest. Miejsce, w którym też trzeba pracować, w którym trzeba e, zrobić coś więcej, e, żeby się wybić. Także ja szanuję to, że jest kulturystą, że zbudował swoją sylwetkę w taki sposób. Mam nadzieję, że ze zdrowych sposobów, a nie na przykład próbuje zbudować silną fasadę po to, żeby ukryć jakieś swoje słabości, choć często tak pewnie bywa. Natomiast to nie wchodzi o wejście w życie prywatne tam pana piechowia piechowiaka. E, tylko chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, jak jeden, jedno zdjęcie, jedno Insta Stories, jeden post e, dla człowieka, który ma prawie 200 tysięcy e, obserwujących na Instagramie, jak to może wpłynąć na środowisko, który mówi: nie, nie, zamie, nie zamieniajcie się w baby. Ja nagrywałem odcinek w sierpniu, to był odcinek 110, czym je, o tym czym jest prawdziwa męskość w trudnych czasach. I właśnie to są te trudne czasy. Bo my mężczyźni, e, tak jak zresztą mówiłem o tym w tym odcinku, musimy sobie zdać w sprawę w takiej sytuacji, jaką opisał pan Piechowiak, że my naprawdę zostajemy po raz kolejny zupełnie sami. Bo stereotyp jest taki, że facet musi być zawsze silny, że e, nie może pierdolić za przeproszeniem jakiejś depresji, tak? I nie może mówić o tym, że jest mu ciężko, tylko ma się podnieść, ma mieć jaja, ma nie być jak baba. Kurczę, ja bym momentami chciał być jak kobieta, która jest dużo silniejsza w wielu sytuacjach od, ode mnie. W ogóle co to jest za porównanie seksi, seksistowskie do tego, że nie bądź jak baba. No właśnie w tym odcinku, jeżeli nie słuchałeś lub nie słuchałaś tego odcinka, proszę, cofnij się do 110 odcinka z 3 sierpnia. I zobacz, że dla mnie taki mężczyzna, który jest w pełni sobą, ma te cechy odpowiedzialności, ma te cechy właśnie związane z byciem sobą, z byciem odpowiedzialnym mężem, z przytulaniem swoich przyjaciół, przytulaniem swojej małżonki, swojej dziewczyny, swojego chłopaka, jest prawdziwym mężczyzną, ale każda kobieta również. Ma bardzo podobne cechy, więc w ogóle takie dzielenie to jest takie stereotypowe, i zaściankowe, i takie po prostu wsiowe, powiem już bardzo wprost, że my nie możemy się na to godzić. I nie będę więc jakby tam się odnosił do tego, o czym mówiłem w tym odcinku, odcinek o tak, w tym odcinku. Tak, w tym odcinku, Myśle, myślałem, że źle powiedziałem gramatycznie. Chodzi o sam fakt tego, że człowiek, który jest w ogóle niemerytoryczny w tym temacie, wypowiada się w taki sposób o, o choćby o, o właśnie tym temacie de, de, depresji. Zapraszam Was też serdecznie, właśnie na profil Mai Herman, psychiatrki, która. E, zaraz w nich chyba to jest e, chyba to jest e, czwarty post e, z kolei e, e, patrząc od tych najświeższych to jest właśnie zdjęcie tego pana e, piechowiaka i właśnie opisuje to zdjęcie w sposób taki że na zdjęciu nie lekarz który się mądrzy i do tego jest niemerytoryczny e, panie bestia może by, e, może by e, tak pan został po prostu przyzwoitą osobą bo na razie robi pan zło i to jest prawda dlatego też chciałem o tym powiedzieć w tym odcinku ponieważ ten pan Robi zło. I ja nie chcę pozwolić na to, żeby. Oczywiście, no jego obserwujący być może nieuświadomieni, tak, ale nie chcę pozwolić na to, żeby ktokolwiek przypadkowo kiedykolwiek trafił na taki post i być może powiedział: O, tak, ma, ma rację. Bo moi drodzy, depresja to jest choroba. De depresja jest chorobą śmiertelną, e z którą ciągle przegrywamy. Ludzie przegrywają każdego dnia. Każdego dnia 15 osób choruje na, na depresję, z czego 11 to mężczyźni. Hmm, ciekawe, czyli, czyli znaczy, że co, że 11 mężczyzn, którzy codziennie e, chorują lub przegrywają walkę z depresją, to tak jak pan e, Piechowek powiedział, to są e, baby, prawda? Okej, okay, no jak widać baby radzą sobie lepiej e, od nas, a, a, a to chyba oznacza, że po prostu jesteśmy jakimiś frajerami, pizdami za przeproszeniem, no bo jak inaczej to skomentować. E, Szeroki dostęp do internetu i informacji e, w, nim, w nich zawartych niestety utrudnia nam tę nierówną walkę z zaburzeniami psychicznymi, z którymi tak bardzo staramy się wal walczyć właśnie w środowisku e, psychologicznym. E, natomiast e, my się, wydaje mi się, że największą trudnością są osoby z ogromnymi zasięgami. Takimi jak Pan Piechowiak. E, co za tym idzie? Pomyślmy o tym e, racjonalnie. Ogromnymi zasobami zaufania do swoich fanów. Zaufaniem, jakie zbudowali na treściach, na których się znali. Często nie zawsze, ale Pan Piechowiak zbudował e, swój profil, swoje treści na. Fame MMA, bodybuildingu IFBB Pro, bycie mistrzem Polski w 2015, 16 roku, 2018 mistrz Europy w parach, prawda? I nie wiem na planach treningowych, jak zajrzymy sobie na stronę internetową pana Besti, no to, to można wybrać plan treningowy dopasowany do swoich potrzeb i oczekiwań. Można trenować i zmieniać swoją sylwetkę pod pod pana Piechowaka nadzorem plan dietetyczny, plan treningowy, dieta, wszystko można Tutaj y, zobaczyć sukcesy podopiecznych. Nie? No, no pan Piechowiek wygląda świetnie, ma 20 lat doświadczenia, no wszystko tutaj nam pomoże dopasować. Tylko teraz, zbu z zbudując sobie zaufanie y, ludzi, y, ludzie nam ufają, y, podążają za nami, uważają nas za ekspertów, więc to, co tutaj się wydarzyło, jest skrajnie krzywdzące. Pan Piotr Piechowiak zachował się nieodpowiedzialnie, kropka wydał zalecenia lekarskie, uwaga bo to było zalecenie lekarskie e, mogę jeszcze raz to puścić, natomiast możecie sobie również odwinąć e, kilka minut do tyłu i usłyszeć zalecenia lekarskie pana Piechowiaka, tak? E, idź do lekarza, zrób sobie badania, nie wiem, wbij sobie teścia w dupę, y, albo nie wbijaj sobie już teścia w dupę, jak, jak bierzesz go za dużo, U unormuj swoje hormony Okej, okay, w każdych innych okolicznościach ta podpowiedź i ta rada Byłaby całkiem niezła. Czyli czujesz się źle, masz obniżony nastrój, nie wiem, spada ci libido, yy, nie chce ci się tak, yy, tak często uprawiać seksu, no to tak, może pój pójdź i sprawdź sobie swój całkowity, wolny testosteron, yy, zbadaj, zrób sobie kompleks badań yy, dla, dla, dla mężczyzn, tarczycę, prawda? To by byłoby świetne zalecenie w momencie, gdy. Pan Piechowiak by nie dodał tego kluczowego elementu, czyli wkurwia mnie to, że inni chorują na depresję, że faceci chorują na depresję. Nie chorujecie na depresję. Jeszcze powiedział yy, nam wszystkim facetom, że nie, 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 my nie chorujemy na depresję, tak? My tylko się zachowujemy jak baby. Yy. Tutaj w tym wypadku też e, e, pani doktora Maja Herman pisze, że e, pan piechowiak postawił diagnozę medyczną, e, czyli e, braki hormonalne i dał sygnał ludziom, którzy mu ufają, do szerokiego zastosowania testosteronu, co może być zagrożeniem życia i zdrowia dla wielu osób, tak na marginesie. Gdybym ja zaczęła wam mówić, jak ćwiczyć budować sylwetkę oraz jak się odżywiać, wiedzielibyście, że byłoby to merytoryczne dno. Tak więc należy traktować wypowiedzi osób, które chcą was leczyć, a na leczeniu się nie znają jak merytoryczne dno.. E i tutaj yy, 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 pani psychiatrka Herman pisze, że powiedzcie mu, panu Piechowiakowi, chodzi o niego, żeby powiedział Przepraszam, byłem w euforii i gadałem bzdury. Depresja to choroba sprawiająca ból i cierpienie i nie ma znaczenia płeć. Bo nie ma. Mało tego, stereotyp pokazuje, że mężczyźni bardziej chowają się za maską siły, yy, zakładają zbroje, nie pokazując słabości, a potem do cholery jasnej przegrywają walki z depresją trzy razy częściej niż kobiety bardzo często. To jest straszne. Teraz, jeżeli nie mamy informacji e, na temat e, takich chorób właśnie, jakim jest depresja, bo pan Piechowiak pominął bardzo ważny e, czynnik, do którego warto się e, odnieść. Powiedzieliśmy, że depresja to choroba śmiertelna. E, największą, e, największą trudnością i wyzwaniem jest to, że nie wiemy o niej jeszcze tak dużo badania poziomu hormonów. Tak, oczywiście, mogą coś nam pokazać, ale nie jest koniecznie, nie jest to konieczne w diagnostyce do depresji, stanowi to opcjonalną formę I nie jeden wynik, a całość obrazu stanowi rozpoznanie. Pan Piechowiak twierdzi, że, że wystarczy zbadać testosteron i mamy cały, cały pakiet e, do, do, do zdiagnozowania siebie samego, poprawienia swojego dobrostanu psychicznego. Innymi słowy, e, zbadaj se teścia, tak? zrób, se, zrób sobie e, badania na testosteron. Jak tam się e, wszystko zgadza, to znaczy, że, że jesteś pizdą, babą, e, no i po prostu musisz przestać być pizdą babą, reszta się łoży, Tak? To jest taka, powiedzmy, wolna diagnoza pana piechowiaka. Testosteron to nie są cukierki za nyszkiem, nie można go sobie brać w sposób odklejony. E, tak jak pan powiedział, e, wbij teścia w dupę, bo może doprowadzić do, do, do trwałego uszkodzenia zdrowia. E, no i tak jak pisze e, pani Herman, Chciałabym, by sądy tego typu, tego typu wpisy zaczęły e, i chciałabym, by sądy tego typu wpisy zaczęły traktować z należytą uwagą i wagą. Ale póki co wymiar sprawiedliwości traktuje to jako małą szkodliwość czynu. Więc skoro nie sąd pana zdyscyplinuje, robię to ja. Maja Herman, psychiatrka. Na co dzień leczę takich jak pan. Odważnych w sieci, a potem przychodzicie i mówicie, myliłem się, błagam pomocy. Leczę z powikłań zdrowotnych i, sp i społecznych e, walenia testosteronu. Leczę też Mężczyzn z depresją, i większy, większość z nich ma prawidłowy testosteron. Wow, to niemożliwe! Jak to? Pani psychiatrka, bardzo szanowana i bardzo doświadczona, zapraszam do, do Maja Herman, psychiatrka, naprawdę, zobaczcie jej profil, zobaczcie o czym pisze, zobaczcie jak mówi. Yy, yy, pi, pisze. Że leczy mężczyzn z depresją i większość z nich ma prawidłowy testosteron. To niemożliwe. No to teraz pan piechowiek powiedziałby, że to są baby i to są pizdy, eee, a nie prawdziwi mężczyźni. Hmm. Teraz w przypadku działania układu nerwowego ważne jest, by pamiętać, że on ulega regulacji zwrotnej, dodatniej i ujemnej. Mamy coś takiego jak oś przysadka pod wzgórze nadnercza. Przysadka i podzgórze to są elementy zlokalizowane w naszym mózgu, a nadnercza na obwodzie organizmu. Jeżeli zmienimy pracę pod wzgórza w naszym mózgu, czyli wpłynie to na nadnercza, ale produkty pracy nadnerczy, jak na przykład testosteron, też zmieniają pracę pod które, gdy zaczyna nieprawidłowo funkcjonować, powoduje zaburzenia, takie jak depresja, zaburzenia dwubiegunowe, psychozy, inne zaburzenia yy, psychiczne, o jakich możemy tutaj powiedzieć. Testosteron może powodować epizody maniakalne, psychotyczne, yy, czy na przykład niekontrolowane wybuchy agresji, bo to też się zdarza, ale też wpływa na stan zdrowia ogólnego, yy, między innymi na płodność na przykład liczby, yy, spadek liczby plemników. Nawet do takiej sytuacji, w której niepłodność e, jest jedny, jednym z tych elementów. Dlatego raz jeszcze, pan Piechowiak, Piotr Piechowiak, e, bodybuilder, prawda, e, zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie i wszedł w paradę e, no, w nieswojej działce po prostu. Znalazł się w nieswoim miejscu w nieodpowiednim czasie, i to było skrajnie nieodpowiedzialne. Jeszcze raz, jakby gdybym ja na moim profilu nagle zaczął Wam opowiadać, moi drodzy, albo w moim podcaście, zacząłbym Was uczyć e, o tym, jak. Hmm. E, no, nawet, niech będzie, mimo że mam o tym jakąś wiedzę, ale jakbym Was uczył o tym, jak zostać kulturystą e, w 14 dni. I zrobiłbym kurs kulturystyka, w, kulturysta w 14 dni, albo zdobądź kartę IFBB Pro w 28 dni. No to jestem przekonany, że taki Pan Piotr Piechowiak, szybko by mnie podsumował, albo jeden, albo drugi, ale po pierwsze, ja bym się czuł jak, podobnie jak napisała Pani psychiatrka Herman, czułbym się jak merytoryczne dno, no bo mówiłbym Wam o czymś, o czym nie mam absolutnie bladego pojęcia. I to jest coś chyba najbardziej. E, takiego bolącego, coś takiego najbardziej e, smutnego, e, co powiem szczerze, że jest, no, dla mnie takie. Hmm, e, no, przykre. Naprawdę przykre. I teraz powiem wam szczerze, że. Tak, ten człowiek. Widzicie, ten człowiek usunął ten filmik. I teraz chciałem. E, Chciałem e, przeczytać Państwu, e, jeż, jak nagle się oficjalnie stało, Wam, moi drodzy, Tobie. Chciałem Ci przeczytać kilka komentarzy, bo e, ludzie naprawdę zaczęli pisać komentarze typu przeproś za swoje słowa o depresji mężczyzn, milczenie, zwalnia z odpowiedzialności, e, dzban roku, e, coś z muszkiem się wydarzyło. To może takie odpowiedzi, te nie powinny się tutaj e, wy, wy, wydarzyć, ale no niestety, e, Yy, ale wiecie, ale pan Piotr Piechowiak często yy, yy, odpowiadał kom na komentarze, tak, yy, dostał ko komentarze tego jeszcze człowieka, tylko ciężka praca, szacun. Piotr pan Piotr Piechowiak odpowiedział, dokładnie. Okej. Okay. Także porozmawiali. Hmm. Raczej trzeba będzie przeprosić... Yy... No, właśnie tutaj też taki bardzo ciekawy wpis, ale też oczywiście nie przez pana Piechowiaka. Kurczę, tutaj znikają komentarze. E, dlatego, że ja przed chwilą miałem komentarz o, o tym. E, e, wow, ok, naprawdę komentarze znikają w mgnieniu oka. E, huh. Niesamowite. Powiem jeszcze, że widziałem przed chwilą komentarz, w którym ktoś napisał dosyć merytorycznie, że. że. że, 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 że powiedział coś źle, a on, a on, on pan Piecho, Piotr Piechowiak odpisał, ale zasięgi się zgadzają, ale ten dzban ma tam dobre zasięgi. Przepraszam bardzo, ale naprawdę komentarze znikają. Kom z komentarze znikają um... kurcze. Naprawdę, powiem, że komentarze znikają w mgnieniu oka. Nie jestem w stanie wam przytoczyć tych komentarzy. Sami odpowiedzcie sobie, co to może znaczyć. Niestety, no są ludzie, którzy też oczywiście piszą nieerytorycznie, coś w stylu, prawda, co ty no, liż, jak ty, osoba, która ma problem z oznaczeniem koszulki. Jak ktoś taki może się wypowiadać na temat depresji, oby skasowali twój idiotyczny profil, bo nie wiesz, o czym mówisz. Nie wiem, e, jak... E, no naprawdę, przepraszam, ale jestem w szoku trochę. E, on odpisuje teraz, Pan Piotr Piechowiak odpisuje tylko na komentarze w, w formie Piotrek, trzymam kciuki za Twój progres. Dzięki wielkie, musi być więcej niż zaplanowane, ok? E, nie odpisuje na żadne komentarze merytoryczne typu właśnie Panie Piotrze, Pana relacja o depresji wśród mężczyzn, wstyd. Słuchałem tego dwa razy i o dwa razy za dużo. Po prostu łudziłam się, że jakoś wybrnie pan z tej niefortunnej wypowiedzi, ale to była złudna nadzieja. By wypowiadać się na temat depresji trzeba mieć chociaż podstawowe pojęcie, jak chociażby to, że jest to choroba śmiertelna, może ją e, i może ją stwierdzić lekarz psychiatra, tymczasem pan nie będąc lekarzem, powiadać na temat chorych w najobrzydliwszy, prześmiewczy sposób. Sugerowanie zbadania poziomu testosteronu i propozycja HTZ, czyli czy w pana słowniku bomby jak e, jest tak mądre jak naklejanie plasterka na złamanie otwarte. Odsyłam do podstaw biochemii i sekrecji hormonów steroidowych, a, ta, a dalej zagłębienia wiedzy o neuroprzekaźnikach, o szczelinach synaptycznych, czy o wychwycie zwrotnym neurotransmiterów. Myślę, że Pan Piechowek już właśnie się zgubił w tym momencie. Może wtedy zrozumie Pan jaką głupotę Pan chlapnął. Gwarantuję jednak, że diametralnie zmieni Pan zdanie, gdy to Pan sam lub ktoś Panu bliski zachoruje na depresję, która bezlitośnie zabija mm, ludzi, czego Panu nie życzę. Czasami warto zamilknąć, gdy, się, gdy nie ma się nic Niczego mądrego do powiedzenia. I teraz uwadza, uwaga, uwaga, e, e, ktoś odpisał, e, wcześniej widziałem e, właśnie e, też jakiś merytoryczny komentarz i pan Piotr Piechowiak odpisał tej osobie, że, e, że nie ma racji, bo wystarczy dobra terapia. I ja to przechodziłem. I teraz to świadczy o tym, że pan Piotr Piechowiak, być może miał kiedyś epizody depresyjne, być może zdarzyło się coś takiego, ale przeszedł terapię, czyli no nie mam tego komentarza, bo naprawdę zrobiłbym screen, a żałuję, że nie zrobiłem tego pół godziny temu, bo naprawdę on tam był. W momencie, kiedy włączałem mikrofon, on tam był i Niestety ale się usunął. Filmiku już nie ma, więc to, co zobaczyliście u mnie, to e, usłyszeliście, przepraszam, u mnie, to był, e, było trochę takie ekskluzywne, bo, bo, bo to już nie jest dostępne. E, do obejrzenia. E, czyli nie wiem, czy skrucha, czy nagle się okazało, że, że pan Piotr Piechowiak wystraszył się o swój fame. E, wielki na swojej bodybuildingowej stronie. Nie wiem, co to było, ale powiem szczerze, że. Straszne jest to, co tu się wydarzyło, bo e, tak jak powiedziałem, ale chciałbym, żeby to było poczucie winy, chciałbym, żeby to było, e, żeby to było spojrzenie na sytuację może trochę z takiej perspektywy e, e, takiej retrospekcyjnej, że człowiek po prostu zaczął się zastanawiać, czy to dobre, co ja właśnie tu zrobiłem. E, Mam wrażenie, że chyba pomyślał sobie po prostu o swoim fejmie i o tym, co tu się może wydarzyć złego, jak, jak za dużo ludzi, prawda? E, za dużo ludzi e, przeczyta ten post. No, przykre, 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 jeszcze raz przykre. E, Uff. E, no, nie wiem, co powiedzieć. Ja, jestem po prostu podburzony tym wszystkim. E, jestem. Jest mi przykro, bo. No właśnie, ludzie się, ludzie się w jakiś sposób e, z tym utożsamiają, jakby to nie wiem o co chodzi, mam nadzieję, że tak nie jest, mam nadzieję, że ludzie patrzą na to przez pryzmat, ale głupotę strzelił, może jeszcze jest dla niego nadzieja, ja na to w taki sposób pa, e, patrzę, ale nie chciałbym nigdy w życiu, żeby ktoś po przeczytaniu tego postu powiedział, a może ze mną właśnie też tak jest, może ja się za bardzo tutaj e, e, użalam nad sobą. Nie, depresja jest prawdziwą jednostką chorobową i zabija. Nie możemy traktować tego tak powierzchownie jak e, swoje bicepsy traktuje pan Piotr Piechowiak, czyli wystarczy e, strzelić w nie, w nie teścia i, i, i jesteśmy na robocie znowu i wygląda to dobrze. Naprawdę jest mi przykro, że e, ktoś potrafi się tak bardzo zagubić, ale ja musiałem to skomentować, choćby w takim moim półgodzinnym e, krzyku i podcastowym po prostu rancie. E, no mam nadzieję, że przyjąłeś i przyjęłaś to dobrze, bo ja też nie chcę pozostawać obojętny do takich rzeczy. Jeszcze nie napisałem tam komentarza, może napiszę, może po prostu skomentuję jakiś merytoryczny e, komentarz, żeby podbić jego też jego widzialność, żeby więcej osób mogło zobaczyć, ale bardzo mi zależy na tym, żeby e, żeby ten rynek naprawdę nie opiewał w takich e, no przepraszam, nie chciałbym nikogo obrazić, ale po prostu takich bez mózgów. E. Nie wiem, może by mi pan Piotr Piechowiak przypierdolił za to, jakby mnie zobaczył, ale powiedziałbym mu to w twarz, że ten komentarz świadczy o tym, że niestety, ale w tym momencie tego dnia był bez mózgiem. Mam nadzieję, że znalazł swój mózg i jest już na miejscu, prawda, w połączeniu pod przysadka nadnercza i życzę mu naprawdę tego. Nie życzę mu źle, tylko życzę również każdemu twórcy inter internetowemu, żeby nie czuł się dzisiaj bezkarnie, bo nie ma czegoś takiego w sieci jak bezkarność, jak anonimowość, szczególnie na, na takich dużych profilach. Chciałbym być, mieć tak duży profil, żeby móc mieć jeszcze większy wpływ moim słowem tutaj. Ehm, I powiem szczerze, że, e, że, że naprawdę wykorzystałbym to w odpowiedni sposób. I dziękuję za tym, którzy mają ogromne zasięgi, wykorzy wykorzystują to w dobry sposób. Ehm, ja robię co mogę, robię swoje, zmieniam swój światek. Koniec, kropka. Dziękuję Ci za ten 123 odcinek, emocjonalny dosyć, ale, ale potrzebny mam wrażenie. 124, 125 odcinek to będą rozmowy z gośćmi. 124 to będzie taki fajny lifestyleowy odcinek, 125 jeszcze bardziej lifestyleowy, filozoficzny, trochę o sprawczości. Mogę zdradzić, że będzie to odcinek z Andrzejem Tucholskim. Spotykamy się już w najbliższy piątek, 4 listopada, i będziemy sobie gadać o tym, co w życiu ważne. A w międzyczasie pojawi się jeszcze odcinek o kawie, mojej wymarzonej kawie. Tak jest. I to napawa radością. <noise> Dziękuję Ci, że jesteś. Do usłyszenia w 124 odcinku, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć.